Hej, hej, z tej strony Julia i witam Was w trzecim odcinku Przeżywanej Krakowieńki. Witam Was po krótkiej chorobowej przerwie. Mam nadzieję, że już nie słychać w moim głosie tego przeziębienia, także możemy zaczynać. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył overthinkingu, czyli nadmiernym myśleniu i zostańmy przy tej definicji, bo jak zaczęłam wymyślać ich coraz więcej, to wychodziły coraz większe głupoty i nie dało się tego puścić w tym podcaście, więc nadmierne myślenie. I kiedy stwierdziłam, że mam ten problem, postanowiłam poszukać źródła. W ogóle skąd się ten overthinking bierze, co to jest. Bo łatwo powiedzieć, że go mam, i łatwo powiedzieć mi, że ja za dużo myślę i za dużo analizuję, ale wiecie, to, to część osób, duża część osób może powiedzieć, że no, ja za dużo myślę, coś tam, coś tam. Ale to jest coś. Większego, to jest nadmierne myślenie, naprawdę w każdym waszym momencie życia. Budzicie się rano i już macie po prostu natłok myśli. Jecie obiad, cały czas wam to towarzyszy. I gdybym miała to porównać jakąś taką metaforą, to powiedziałabym, że to jest coś takiego, kiedy stoicie sobie i cały czas ktoś wam gada nad uchem, ale nawet nie jedna osoba, tylko po prostu stoicie w takim kręgu osób, które ciągle coś do was mówią na różne tematy i wy nie chcecie ich słuchać, ale oni nie przestają gadać No stop i każdy wam mówi coś innego jeden wam opowiada o tym, no ale przemyśl sobie co zjesz na obiad, ale nie możesz zjeść tego na obiad to ma za dużo kalorii, ale jak weźmiesz to to pewnie będziesz miała anoreksję, ale jak nie zjesz tego to będziesz głodna a jak zjesz to, to ma za dużo kalorii, to będziesz gruba Potem drugi głos. No, nie, nie uda ci się, w ogóle ta sesja to ci na pewno nie pójdzie. Trzeci głos. No, a pamiętasz, jak trzy tygodnie temu powiedziałaś ci dziewczynie i ona tak na ciebie dziwnie spojrzała i na pewno sobie pomyślała, że jesteś chamska i w ogóle jesteś głupia i w ogóle okropna jesteś. Żałosna. I, i to wszystko dzieje się naraz. To nie jest tak, że to jest taki jeden cichy głos który wam coś podpowiada. Nie, wy stoicie w tym okręgu i każda z tych po prostu osób. Podpowiada wam coś innego i każe wam analizować coś innego. I bardzo ciężko się z takim zjawiskiem żyje, ale niestety on dotyka bardzo dużej części osób. Kiedy tak robiłam sobie mini badanie ze znajomymi i pytałam ich, czy dotyka ich taki problem, to część osób powiedziała, że tak. Ale była też druga część osób, która powiedziała mi tak, yy, Julka. A ty się dobrze czujesz? W sensie to chyba nie jest normalne. Przebadaj się, czy nie masz jakiejś schizofrenii i za dużej ilości głosów w głowie. Więc y, mogę Was się uspokoić. Nie, to nie są moi wy wyimaginowani przyjaciele, którzy do mnie gadają. To jest po prostu overthinking. Tak to działa. Po prostu nadmiernie analizujecie każdą możliwą sytuację w waszym życiu. Od takiej bzdury, jak co zjeść na obiad albo w co się ubrać, bo jak ubiorę się w złe ubranie, to będzie padać, a jak będzie padać, to ja zmoknę i to będzie oznaczało, że jestem nieudacznikiem życiowym i nie umiem się ubrać odpowiednio do pogody, Po po prostu ogromne decyzje życiowe w stylu co zrobić ze swoim życiem po studiach, gdzie iść, nie wiem, jak kupię telefon, o, to jest na przykład dla mnie kupowanie sprzętu jakiegokolwiek nowego, to są po prostu miliony godzin spędzone na yy, robieniu researchu i szukaniu jak najlepszego modelu, ale nie dlatego, że po prostu jestem super znawcą i bardzo mnie to interesuje, tylko nie umiem podjąć spontanicznej decyzji, bo ja muszę wszystko przeanalizować i wydaje mi się, że jak źle wybiorę, to to będzie jakaś taka porażka rzeczowa, mimo że wiecie, to jest telefon, który nie wiem, zmienię za dwa lata, więc nie zapadnie mi się świat, jakby nic takiego się nie stanie. I u mnie najczęściej overthinking towarzyszy mi wieczorem, kiedy mam najwięcej powiedzmy wolnego czasu dla samej siebie i mam taką, daję sobie taką przestrzeń do analizowania, pozwalam sobie na to i to nie jest zbyt dobre, bo potem nie mogę spać, bo ten overthinking po prostu powoduje mi taką lawinowy wzrost, wzrost emocji yy, negatywnych. I wiecie, to się tak nawarstwia, i ja jestem coraz bardziej zestresowana. Po prostu zaczynam się trząść, jest mi niedobrze, bo na pewno ta trzy miesiące temu koleżanka, jak jej coś powiedziałam, to teraz sobie o mnie myśli. I uwaga, spoiler, nie myśli, bo nie jesteśmy pępkiem świata. I uwierzcie mi, że nikt nie pamięta, jakbyście wczoraj ubrali na uczelni i jakby świat się nie kręci wokół nas samych, i nikt tak naprawdę nie analizuje naszych zachowań tak bardzo, jak my to robimy. No i skąd w ogóle ten overthinking się bierze? To po prostu przestymulowanie naszego własnego mózgu. To przeanalizowanie po prostu nadanaliza <grytanie> można by rzec. Często bierze się z zaburzeń lękowych, na przykład, ale te zaburzenia lękowe też często nie biorą się znikąd. Wszystko w naszym życiu jest przyczyną albo skutkiem. Nic się nie bierze znikąd. I teraz, jeżeli okaże się, że jest to jakieś zaburzenie lękowe, no to zawsze warto to skonsultować z psychologiem lub psychiatrą, bo jeżeli. Metody, które Wam zaraz przedstawię, jak sobie poradzić z tym overthinkingiem, nie działają. Nie umiecie się oponować, to pamiętajcie, że proszenie o pomoc nie jest wstydem, i jeżeli nie daje wam to żyć i przeszkadza wam to w rozwijaniu siebie, w spokoju, w odpoczywaniu, to warto się przejść i po prostu może na przykład dostaniemy farmakoterapię, dostaniemy leki, które pomogą nam się uspokoić i wyciszyć polecam również wybranie się na terapię. Jest to coś niesamowitego i ogromna zmiana w życiu. I tam też często dowiecie się jak radzić sobie jak żyć w ogóle z takimi zaburzeniami lękowymi. Ale overthinking może także wyrastać, można powiedzieć, z wysokiej wrażliwości i pewnie już gdzieś spotkaliście się w internecie właśnie z takim Zdaniem, że jestem osobą wysokowrażliwą, albo jestem WWO, albo jestem empatką, to wszystko jest trochę ze sobą połączone, aczkolwiek ostatnio dowiedziałam się z pewnej książki, że empatii i osoby wysokowrażliwe to nie jest to samo, mimo że osoby wysokowrażliwe cechują się większą empatią niż standardowy człowiek. No i yy, dr Aaron taka mm, bardzo znana psycholożka, która opracowała y, właśnie y, tak, napisała taką pierwszą książkę na temat osób wysokowrażliwych. Ona opracowała taki akronim. Nazywa się DAS. Y, I każda z tych literek znaczy coś innego. Teraz wam przetoczę. D oznacza e, głębokość przetwarzania. O oznacza przestymulowanie. E oznacza emocjonalną reaktywność i empatię. Oraz S y, Oznacza wyczulenie na subtelność i w każdej z tych cech możemy odnaleźć troszeczkę źródło overthinkingu, ale szczególnie to nasze wyczulenie na subtelność. Ja powiem Wam, że jestem osobą, która bardzo lubi obserwować ludzi i bardzo szybko zauważam zmiany w zachowaniach albo odbiorze jakichś ludzi. Bardzo łatwo mi jest wykryć, kiedy ktoś kłamie albo kiedy ktoś chce ukryć jakieś emocje przede mną. Na przykład udaje, że wszystko jest w porządku albo na przykład udaje, że coś się nie stało, wiecie, że nie nic się nie wydarzyło, ale ja wiecie, że coś się zmieniło. Na przykład ktoś chce mi pokazać, że nie jest na mnie obrażony albo nie jest na mnie zły. Ale ja to bardzo szybko wykrywam. Moja mama się ze mnie śmieje, że ja czytam trochę z ludzi. Ale nie dlatego, że mam jakąś supermoc, tylko dlatego, że ja bardzo lubię obserwować ludzi i jestem wyczulona na takie subtelne zmiany w stylu, nie wiem, czyś wzrok, czy jest gestykulacja. Ja do dzisiaj pamiętam, jak na naszej pierwszej integracji uczelnianej z moim kierunkiem graliśmy w mafię i poznałam wtedy ogólnie część osób, no i poznałam mojego kolegę Kacpra, którego stąd pozdrawiam, bo na pewno słucha tego odcinka. I graliśmy właśnie w mafię, i on cały czas cechował się taką, był bardzo taki głośny i taki bardzo nakręcony w tej grze. I kiedy okazało się, że to on jest mafią to on nagle się tak uspokoił, zrobił się nagle taki cichy, tajemniczy. No i wiecie, to jest osoba, której ja nie znam, ale przez to, że przez cały wieczór obserwowałam jakby wszystkie te osoby, które były wokół mnie i w jakiś sposób próbowałam je rozgryźć, to bardzo szybko zauważyłam tą zmianę w Kacprze i od razu wiedziałam, że to on jest mafią. I uwaga, miałam rację i wygrałam bardzo szybko tą rundę. Tak, do dzisiaj to pamiętam i jestem z tego dumna. Ale właśnie o to mi chodzi, że to wyczulenie na subtelność powoduje to, że my bardzo szybko chcemy przeanalizować daną osobę, ale może to też powodować to, że my za bardzo skupiamy się na innych, no bo, wiecie, my nie bierzemy odpowiedzialności za czyjeś emocje i to jest rzecz, którą muszę sobie bardzo często powtarzać, bo. Mi się często wydaje, że jakaś zmiana w zachowaniu jest spowodowana moim zachowaniem, że właśnie ktoś na przykład jest smutny przeze mnie, albo ktoś się na mnie obraził, albo nie ma humoru, dlatego że mnie nie lubi. No wiecie, każdy jest trochę innym człowiekiem i ma tysiąc innych powodów oprócz mojej osoby, żeby być na przykład złym, smutnym, radosnym. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że ja. Jeżeli ktoś jest zły, to mi się wydaje, że to jest moja wina, albo jest, że jest smutny. Ale jak ktoś jest radosny i się cieszy, to już na pewno nie jest spowodowane mną, bo nie, takiej opcji nie ma. Mój mózg tak gdzie mnie działa. Yy, I właśnie overthinking wtedy mi się tak odpala. Bo wiecie, jak ja mam to wyczulenie na czyjeś subtelność, do tego jestem osobą wysoko empatyczną, więc bardzo chciałabym komuś pomóc. To przez to, że ja zauważam te małe zmiany, to ja od razu analizuję. A co się stało? A dlaczego? A czy to moja wina? I leci po prostu ta kula śnieżna, się nakręca, robi się coraz większa. I ja już bym chciała, po prostu, nie wiem, nie wiem co bym chciała, ale overthinking już się odpala na pełnej. No, a overthinking za to powoduje to, że my się bardzo łatwo umiemy przestymulować, bo kiedy, wiecie, idziemy sobie na przykład do klubu albo właśnie na uczelnię. Ja idę sobie na uczelnię, no i jestem tam parę godzin, no więc otacza mnie pełno osób, w windzie, na sali, wykładowca, moi koledzy i koleżanki z roku. No dużo ludzi mijam w tramwaju. No ja cały dzień jestem w tym mieście, no i ja cały dzień pozwalam sobie być, się stymulować i myśleć i, i obserwować ludzi, analizować ich. Więc po całym dniu tej analizy wszystkich, którzy są wokół mnie, no to bardzo łatwo się zmęczyć. Tak samo pójdę do klubu, to ja po 15 minutach mam już dość. Bo nie dość, że ja cały czas analizuję ludzi, to jeszcze głośna muzyka, światła, a ja jestem na przykład bardzo wyczulona na y, silne oświetlenie i zmiany świateł. Bardzo szybko mi się robi niedobrze i, i zaczynam słabnąć. Y, więc y, bardzo łatwo y, o to przestymulowanie. Dlatego wysoka wrażliwość i overthinking jest ze sobą bardzo połączone i obstawiam, że Trzy czwarte osób wysokowrażliwych ma problem z overthinkingiem, albo nawet więcej. Nie prowadziłam na ten temat badań, ale jestem o tym po prostu przekonana, nawet po rozmowach z innymi ludźmi. No i wiecie, dochodzimy no do takiego ostatniego punktu, gdzie fajnie, okej, okay, wiem, że mam ten problem. Julka, powiedz mi, jak sobie z nim poradzić? Proszę bardzo, powiem wam. Tak, jak wcześniej wspominałam, polecam terapię. I polecam również farmakoterapię, jeżeli Wasz problem jest tak duży, że nie potraficie sobie pomóc normalnymi. Znaczy, normalnymi to złe słowo. Nie umiecie sobie poradzić z tym takimi różnymi sposobami domowymi, o tak. Ale teraz Wam przedstawię moją listę porad. Punkt pierwszy to jest spróbowanie. Uziemienie. <laughs> ale nie w taki sposób, jak możecie sobie pomyśleć, bo nie jestem żadnym guru, ani tutaj osobą wysoko zainteresowana duchowością, ale chodzi mi o uziemienie w postaci tego, że kiedy przychodzi wam ten natłok myśli, to spróbujcie się skupić na tym, co się dzieje wokół was. Ja na przykład z siebie lubię tą metodę, ale ta metoda działa mi tylko wtedy, kiedy jestem w naturze. Więc kiedy natłok myśli, nie daje mi już żyć i po prostu cały dzień analizuję i jedyne o czym marzę to, żeby wyłączyć swoją głowę, to wtedy zamykam drzwi. Nie, najpierw się ubieram. Zamykam drzwi i wychodzę na zewnątrz. Najlepiej gdzieś. Gdzie mam dobry kontakt z naturą. Idę na spacer, na przykład na kopiec, kładę się na trawie i po prostu skupiam się na tym, że mnie ta trawa tam po prostu kuje, czuję świeże powietrze, czuję taką lekkie, zimne, lekkie zimno wiaterku i mogę sobie pozwolić na trzy głębokie oddechy, albo nawet więcej. I staram się po prostu uziemić w taki sposób, że skupiam się tylko na tym, co jest wokół mnie. Tak, kładziecie się i po prostu czujecie fakturę rzeczy, na której leżycie. Czujecie wiatr, temperaturę, słyszycie śpiew ptaków. I w taki sposób odcinam się od tych złych myśli, od tego natłoku myśli. Możecie też tej metody sprowadzić w domu, po prostu, znaczy w każdej sytuacji, kiedy Was już to męczy, ale mówię, u mnie najlepiej działa to w kontakcie z naturą. Kiedyś również próbowałam zamienić natłok myśli na wysiłek fizyczny. Ale kończyło się to zwykle nie najlepiej, bo jak biegałam, na przykład, to nadal miałam na to myśli, tylko dodatkowo biegałam, więc dodatkowo się stymulowałam i nie wychodziło to najlepiej. Próbowałam również y, przesypiać. Wiecie, jak to mówią, najlepiej przespać się z problemem, więc możesz równie dobrze spać cały dzień. E, więc tego też nie polecam, bo wiecie, my nadal musimy żyć i funkcjonować, więc nie da się cały czas spać. Ale kiedyś od pani psycholog usłyszałam taką metodę, znaczy w sumie to nie wiem, czy to była metoda na overthinking, ale pomogła mi na to, więc wam ją przedstawię. Kiedy spotyka was jakaś zła myśl, taka myśl tak zwana automatyczna, to zapiszcie ją sobie i zapiszcie sobie, w jakiej to się zdało sytuacji. I jakby jaka to jest wasza myśl automatyczna, a jaka powinna być taka myśl, wiecie, racjonalna. Jakby co byście racjonalnie uznali, że się stało w tej sytuacji? Na przykład, wchodzicie do pokoju i widzicie, że ktoś się na was krzywo patrzy. I wasza myśl automatyczna, o, na pewno brzydko wyglądam, pomyślała sobie, że jestem głupia, no ale racjonalnie ona na was tylko spojrzała. Nie wiem, co jest w głowie tej osoby. Nie muszę tego operować. I jak zaczniecie, tylko ja wam to polecam sobie zapisywać. To nie chodzi o to, żebyście sobie pomyśleli. Nie. Zacznijcie to sobie zapisywać. Zauważcie, jak często jest to kwestia waszej głowy, a nie rzeczywistej sytuacji i dopiero po jakimś czasie wy sami zaczniecie się kontrolować, żeby nie dopuszczać tych myśli automatycznych, żeby nie wpadać w to overthinking i żeby się odciąć. Kolejnym sposobem jest tak zwany mindfulness i medytacja tylko tutaj potrzebne nam jest dużo pracy do tego, żeby się wyciszyć, bo musicie się postarać wyciszyć, właśnie ułożyć się, głębokie oddechy. No i znam naprawdę dużo osób, którym to pomaga. Mi pomaga czasem, ale jest to w specyficznych sytuacjach, ale myślę, że warto to spróbować, bo dla każdego działa coś innego, ale na mnie wszystkie metody najlepiej działają, jak wyjdę z domu. Nie wiem do końca, z czym jest to związane, ale kontakt ze świeżym powietrzem i z naturą bardzo działa na mnie kojąco. I ja na przykład, kiedy mieszkałam jeszcze u siebie w domu, bardzo lubiłam jeździć nad morze, bo tam mój mózg mógł się zregenerować i właśnie mogłam sobie odpuszczać te wszystkie myśli. I bardzo lubiłam na przykład sobie wyobrażać, że te moje problemy i ten mój overthinking wiecie, z piasku mokrego robiłam taką kulę, kładłam i woda jakby zmywała to. I to było takie metaforyczne, że jakby woda zabiera te moje problemy. I ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie i robi się z tego trochę taki spiritual yy, i taka trochę magia, ale powiem wam, że nasz mózg lubi metafory i my czasami potrzebujemy takich symboli. Yy, wiecie, nie wiem, na przykład na TikToku ostatnio był taki trend, że ludzie spalali zdjęcia, na przykład ze swoim byłym chłopakiem, byłą dziewczyną, i to im pomagało jakby się pożegnać. No i z tymi myślami jest podobnie jak zapakujecie je w papier albo w piasek, cokolwiek, i dacie im odpłynąć, to w jakiś sposób się oczyszczacie. No i właśnie wspomniałam to o papierze. I moim kolejnym jakby sposobem jest po prostu zapisywanie tych myśli, i po prostu oddawanie je na papier, wyciąganie ich, wiecie, to myślę, że trochę jak w Harry Potterze był taki motyw, że można było sobie wyjąć jakieś wspomnienie i schować. To ja tak robię z overthinkingiem i z tymi natrętnymi myślami, że ja je sobie tak biorę z głowy i oddaję na papier. Bo tak jak już wcześniej mówiłam Wam też w innym odcinku, że uświadomienie sobie problemu. To zawsze jest pierwszy stopień do tego, żeby sobie z nim poradzić, więc jeżeli uznacie, że okej, okay, jestem overthinkerem, ale chcę sobie pomóc, bo to jest drugi punkt, oprócz uświadomienia sobie, trzeba dać sobie pozwolenie na to, żeby sobie pomóc, to odkrycie też przede wszystkim w tym plusy, bo ja na przykład... Dzięki temu, że jestem overfinkerem, jestem też, znaczy nie dzięki temu, ale jednocześnie jestem też osobą wysokowrażliwą i nie uważam, że z tej wrażliwości wynikają same minusy. O tym też wam nagram odcinek o minusach i plusach wysokiej wrażliwości według mnie, ale yy, uświadomienie sobie problemu właśnie pozwala na złożenie i plusów, i minusów, na taką samą świadomość. I przy tym wszystkim na koniec możecie zacząć. Yy, sobie rozwiązywać ten problem, czyli sobie zacząć z nim radzić. Każdy radzi sobie na swój sposób. Ja wam tylko nie polecam zasklepywania sobie problemu innym problemem. Czyli będę na przykład tak długo biegał, aż nie będę miał siły myśleć. No, ja na przykład uważam, że to nie jest rozwiązanie problemu, to jest zaklepanie problemu. To jest udawanie, że go nie ma, bo po prostu tak bardzo chcesz zmęczyć swój mózg, żeby nie myśleć, ale powiedzcie sobie, jakie to jest. W Cięćające dla naszego organizmu, więc no, no nie polecałabym tej metody, ale warto właśnie skupiać się na tych pojedynczych myślach, wyłapywać je i korygować samego siebie, bo nie możemy, nie dajcie się ponieść wirowi. I ostatni sposób jest trochę taki alternatywny, powiedzmy. Overthinking też często wiąże się z tym, że yy, płaczemy. I wysoka wrażliwość. My jesteśmy takimi płaczkami trochę. Że nas łatwo wzruszyć. I czasami płaczemy nie dlatego, że nam jest smutno, tylko płaczemy od nadmiaru myśli i emocji. I czasami jest ciężko wytłumaczyć człowiekowi, który nie jest osobą wysoko wrażliwą, nie jest overfinkerem. Bo to jest takie dobra, no nie przejmuj się. No, albo przestań tyle myśleć, to będzie lepiej. No nie stresuj się, ale po co ty tak analizujesz? Jakby, jakby miało to wpływ, w sensie dzięki za radę, ale to, to brzmi tak, jak do osoba, która, nie wiem, jest niepełnosprawna, wstań z tego wózka. To, to, to będziesz chodził. No jakby to tak nie działa. To nie jest tak, że my mamy nad tym jakąś super władzę, yy, tylko po prostu to jest. Te myśli są i ich nie da się wyłączyć yy, jednym zdaniem pod tytułem: nie przejmuj się, albo. Yy, będzie dobrze, więc, yy, więc ta rada nie przejmuj się, jest po prostu bez sensu. No i oczywiście moja lubena rada, nie płacz tyle, albo po co płaczesz? No i właśnie, mój ostatni sposób to jest porządne wypłakanie się. Jak dacie upust tym wszystkim emocjom i po prostu puścicie to, po prostu go with the flow, to nagle jest takie jest jest tak przyjemne, po prostu takie pozwolenie tym, pozwolenie tym wszystkim emocjom ulecieć z naszymi łzami, że nie powstrzymujcie się i wszystkie moje kochane wrzecznice, nie dajcie sobie mówić, że jesteście przewrażliwionymi płaczkami, które wszystko przeżywają, bo to jest piękne, że wszystko przeżywamy, bo dzięki temu widzimy rzeczy, których niektórzy ludzie nie widzą. I do osób, które nie są wysoko wrażliwe, My naprawdę nie mamy nad tym władzy. I te metody, które tutaj przedstawiam, one pozwalają sobie z tym radzić. One pomagają y, troszeczkę uspokoić to myślenie, ale no, z, nie, z naszą wysoką wrażliwością trzeba się po prostu pogodzić i z, z tym pogodzeniem się was zostawiam. Mam nadzieję, że spodobał wam się dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaki, pa!